Dzień dobry Państwu. Dziś witam na konferencji prasowej Młodzieżowych Rad Miast, a mówić będziemy o apelu, jakie Młodzieżowe Rady Miasta kierują do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w sprawie zawetowania ustawy Lex Czarnek. Witam serdecznie pana Jakuba Miecznikowskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Jest z nami również pan Maksymilian Ciszkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Witam serdecznie. Witam panią Julię Monkiewicz, radną elekt Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Witamy pani Julio. Witam wszystkich uczniów, którzy znaleźli czas, aby dziś tutaj z nami być. Witam rodziców, których państwo widzicie za mną, ale też tych, którzy stoją nie przed kamerami. Dziękuję, młodzi ludzie, wszystkim państwu za ogromne wsparcie. I proszę bardzo o zabranie głosu pana Jakuba Miecznikowskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Dzień dobry. Panie prezydencie, jako młodzi ludzie jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się w naszym kraju. Szkoła, którą zaproponował minister Czarnek, to szkoła pozbawiająca nas wolności, tożsamości oraz kreatywnego myślenia. Strach, ograniczenia, indoktrynacja nigdy nie sprawią, że będziemy chcieli się w tej szkole uczyć. Nie będziemy w stanie poznawać własnych poglądów i możliwości, kiedy system edukacji wyznacza nam jedną drogę. Nie ma jednej właściwej odpowiedzi, nie ma jednej właściwej drogi. Nikt nie ma prawa cenzurować naszych opinii i poglądów, niezależnie od tego, jaka jest władza. Pragniemy uczyć się w szkole niezideologizowanej i niepartyjnej. Dlatego, panie prezydencie, stoimy tutaj razem, nauczyciele, rodzice oraz my, uczniowie, zjednoczeni, aby walczyć o wolność. Wierzymy w dialog i w to, że jeszcze nie wszystko stracone. Już za chwilę odbędzie się 100. rocznica urodzin szlachetnego człowieka, profesora Bartoszewskiego, honorowego obywatela Sopotu. Jego maksymą było: warto być przyzwoitym. I te słowa kierujemy do pana, panie prezydencie, ale również i do nas wszystkich. Dziękuję. Państwo, szanowni państwo, tak jak mój kolega przed chwilą powiedział, ta ustawa Lex Czarnek będzie miała absolutnie, definitywnie destrukcyjny wpływ na polskie szkolnictwo. Dzisiaj stoimy tutaj my, przedstawiciele młodych Polek i Polaków z różnych miast, ale zjednoczeni we wspólnym celu. Zjednoczeni, by przeciwdziałać temu złu, jakim jest Lex Czarnek. Stoimy tutaj, bo nie zgadzamy się na to, aby na polityczne zlecenie Przemysław Czarnek próbował odebrać nam wolność. Nie zgadzamy się na to, aby Przemysław Czarnek próbował stworzyć ze szkół koszary nowych wyznawców tej władzy. Pod naszym apelem podpisało się już ponad 15 młodzieżowych rad z całej Polski, a przybywa ich z minuty na minutę. I z tego miejsca apelujemy: panie prezydencie, to od pana zależy los polskiej młodzieży. To w pana rękach jest to, czy polska szkoła będzie wolna, czy polska szkoła będzie dla wszystkich. Proszę nie przykładać ręki do tego haniebnego projektu. A my już dziś deklarujemy: jesteśmy gotowi się z panem spotkać. Jesteśmy gotowi przedstawić panu wszystkie argumenty na rzecz tego, że jedyną możliwą decyzją jest weto. Miasta, ale o weto prezydenta apelują także inni samorządowcy. Apelują samorządowcy z Ruchu Samorządowego Tak dla Polski, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz ponad 150 organizacji społecznych zjednoczonych wokół inicjatywy Wolna Szkoła.